Hello na kanale w kolejnym vlogmasie i znowu szał zakupowy z Monią, którą już nieraz mogliście widzieć. Tak stwierdziliśmy, że przejdziemy się po galerii, zobaczymy co jest. W sumie jeszcze przed wypłatą, ale popatrzeć już można. Tak więc zapraszam do oglądania. Dziwna bombka. Pierwszy coś takiego widzę, żeby materiał był poprzyklejony na niej. I ten domek Monia do piernika wygląda trochę jak tamten z outletu, co on był, nie? Tylko tamte były mniejsze. Na komplet jak nic byłby. Za 20 koron. Jak mają śmieszną strukturę. I zobaczcie, to ma nawet na sobie, żebyście nie uciekli z tym. Co to jest, jakieś drogocenne czy co? Ale ciężkie to jest, ale jaka piękna choineczka. Jak ktoś ma właśnie świąteczne miasto, no to ta choinka chyba pasuje idealnie, bo też jest w takim klimacie ceramiki, nie? Mamunia to by tak o takiej marzy pewnie. Nawet nie ma ceny. Może i lepiej. Patrzcie, co Monia znalazła. Muminy. I mała mi. O, i świeczuszkę dajecie i tak fajnie się to obraca. A, super. Teraz widzę, że te choinki to są z muzyką. Nie wiem jak ta, ale ta na pewno. 800 koron. No piękne te rzeczy tutaj mają. To jest chyba coś jak taki home and you w Polsce, bo takie niespotykane te rzeczy tutaj są. Ale te świeczuszki mocno pachną, piękne. O, a to jest więcej chyba takich na Monia, na świeczki. Zobacz, są różne. I choiny obrotowe jakieś tutaj. Tak sobie przeglądam lampę, patrzę tu jakieś takie pudełka, a zobaczcie co to wszystko przedstawia. Miłość do kobiecego ciała. Jaki uroczy kubeczek. Nie ma ceny, ale przykładowo taki talerzyk 325 koron. Pierwszy raz widzę tak świeczki zawieszone. Jakby na knotach. Jakie przeurocze takie małe skrzyneczki. Możecie je dostać w różnych, różniastych kolorach. Nic nie widzę. To znaczy, on chyba dobry wzrok. Ale masa różnych rzeczy. Uwielbiam takie sklepy. Ale piękny niebieski, taki kobaltowy to jest chyba kolor. Bardzo mocne i ładne zapachy tutaj mamy. Uff, ten nieładny. Ten bardzo fajny, świąteczny. Tu Monia ma całą paletę. Fajny ten zapach, taki inny też. Ekipa
ekipa reniferów jedzie na święta. Skusiłyśmy Pepe z pizza, ale skromnie po dwa kawałeczki, bo rozmyślałyśmy nad trzema, ale stwierdziliśmy, dwa jest wystarczająco, trzy to już łakomstwo. A miejscówka to po prostu taki kącik. I wybrałam sobie, nawet nie były podpisane, ale takie dużo miało dodatków, a ja lubię, jak coś się dzieje. Chyba że pizza jest naprawdę dobra, to wtedy nie trzeba dodatku. Kolejny graty świąteczny. Ale już stąd wychodzimy. Jesteśmy z moją w sklepie. Powiem wam tak, zamówiłam tą kurtkę, którą mam na sobie w domu i leży już chyba od piątku, czyli trzeci dzień. Trzeci, czwarty. I tak w domu ją przymierzam, to nam się nie podoba. Teraz ją tak założyłam. I tak z mamą stwierdziliśmy, no ona nie jest my taka zła. Tylko, że jak ją zapnę, to się robi taka tuba. Jak taka ciotka Teresa. No nie wiem. Ale rozpięta wygląda chyba cute. No nie? Ja mam za duży rozmiar. O, i ona ma bardzo fajny kaptur. Taki duży, obszerny. No nie wiem, chyba się do niej przekonuję. No nie wiem, co myślicie? Dajcie znać, bo mam jeszcze kilka dni na zwrot. Kieszonki, jak tu jest sytuacja z kieszonkami? Jest kieszonka taka, o. A teraz przymierzyłam tą czarną, co w domu mi się wydawało, że lepiej pasuje. I teraz Monia też mówi, że zielona, więc chyba zielona jak już. I to jest S-ka, to już trochę większa. One takie duże wypadają, te kurtki. No nie, rzeczywiście, zielona chyba więcej życia taka w sobie ma, nie taka czarno zgaszona. O, już tutaj jest stylizacja kolejna. Będziemy chodzić w tych samych kurtkach. Maja, ty bierz czarną myślą. Ta wygląda też w miarę okej. Okay. Zgrabnie. I powabnie. I są różne kolory. No i jesteśmy w stałym punkcie z naszych wypraw do galerii. Ostatnio mówiłam, że nie kupuję sobie nic, dopóki czegoś nie wytracę, ale jakimś trafem kończy mi się szampon, którego nagle używam trzy razy więcej, żeby tylko go zużyć. I chcę sobie wypróbować właśnie szampon z Ritualsa. Ostatnio pytałam się was, czy już próbowałyście, próbowaliście właśnie produkty tej firmy do włosów. I w sumie szamponu chyba nikt nie używał, dlatego wezmę, przetestuję i dam wam znać. Rączki smaruję. I tu jest szampon w mydle. Nigdy nie próbowałam, ale jakoś przeraża mnie używanie szamponu w postaci mydła. Nie wiem. Tu mamy, widzę, odżywkę, ale z tego zapachu, z tego co tutaj widzę, nie ma niestety szamponu. Ale nie trzeba szukać daleko, bo jest z Ajurwedy. Więc wezmę chyba na próbę Ajurwedę. Zaraz odkręcę i powącham. Że w Ritualsie to można chodzić, krążyć, sprawdzać te produkty i mam w domu ten zapach. One są bardzo mocne, ja je rozrobiłam trochę z wodą, bo aż może się udusić, ale ładnie pachną. Ale nie widziałam, że tutaj też jest krem do rąk. O, słowa mi brakowało. I właśnie mydełko. I bardzo ładny ten zapach. On taki jest luksusowy. Poważne zakupy, można powiedzieć, że głównie po to przeszłam do galerii. Oho! Piękny. Piękny. Richard go zobaczy, powie, co?
kupiła. No, ale jakie takie pyzate. O, wilkumowa? No, halo. Jeszcze tylko do apteki po krem na krosty. Na... Jezus, na receptę. I do domciu, bo już późno, niedługo piąta. No i mamy aptekę. Jak ten produkt. Tu jest na receptę, a w Polsce nie jest. Sporo takich rzeczy, które właśnie różnią się tym, czy są przeznaczone tak dla każdego, czy jedynie ze skierowaniem od lekarza. No i tak to jest. Zostawić kurtkę w samochodzie, bo po co się grzać w galerii i chodzić z 10 warstwami. A teraz zapiżać w samej koszuletce, jak już ciemno i zimno. Uff, najwyższa pora do domu. Powiem wam, że przez to, że jest tak ciemno, to już się chce spać o godzinie, nie wiem, która jest, 17 niedługo. Ale moment i będzie się dzień wydłużał, a nie, że księżyc na niebie. Ajajaj, nie jest sobie tak zimno. Lampeczki, tu jest ta rzeczka, którą nieraz wam pokazywałam. No, zazwyczaj w lato. O, jaka para leci. No, za ciepło nie jest, może z minus 7, ale jakoś tak nie czuję jeszcze, że marzłam. Tak jak mówiłam, kurtki są czarna i zielona, ale jak już to może ta zielona, chociaż czarna też mi się widziała, no nie wiem. Dajcie znać, tak jak wspominałam w sklepie, czy ona jest okej, czy nie okej. Sama nie wiem, naprawdę mam problem. Moja, o, światełko mi się zapaliło. Moja choineczka, jak tam gałązki. Ooh, beautiful, look at this. Piękna. Więc widzicie, nie zawsze drożej znaczy lepiej, nie zawsze droższa choinka jest lepsza, bo jak widzieliście, tą kupiłam za połowę ceny, to jest Plantation, a jest piękna, gęsta, taka moja wymarzona. Mówiłam Danielowi, że dzisiaj zrobię no obiad ogórkową, więc to, że byłam na zakupach, nie zmienia faktu, że słowo się rzekło. Zobaczcie, co ja tu ostatnio robiłam, kaszamanna, naleśniki z serem. O, zupa ogórkowa, pyszna jest Thermomix, ja naprawdę uwielbiam. Są dwie i nigdy nie pamiętam, która jest ta najpyszniejsza, ale obie są smaczne, więc pierwszą z brzegu. Tak, więc zupka się robi i nie wiem, czy u was też tak jest, pewnie nie. Bo na przykład u mnie w domu była zupa warzywna z mięsem. Albo z kiełbasą, że wiecie, zupa warzywna powinna być bez mięsa, tylko polega na tym, że są tam same warzywa. Ale u mnie każde danie w domu było z jakimś dodatkiem mięsa. Tak samo sałatka jarzynowa u mnie też zawsze była z kiełbasą. Dajcie znać, czy u was też tak było, czy nie. No bo ja właśnie robię zupę ogórkową z kiełbasą, aby chociaż troszeczkę aromatu mięsa w niej było. Tak więc na dzisiaj to już tyle. Taki misz masz, no ale tak wyglądają dni codzienne, że się dzieją różne rzeczy, czasem nic ciekawego się nie dzieje, no ale vlog ma zrobiony i widzimy się w kolejnym misz jutro, zapewne na ubieraniu choinki. Tak więc do zobaczenia w kolejnym filmie, wpadajcie na Instagram ikkestressvlog i co? Lecę, pa pa!